Hej, hej moi kochani, witam was serdecznie, tutaj Hanta, przed wami kolejny odcinek Help Will Come Tomorrow. No i zobaczymy, co to dzisiaj zobaczymy, bo ostatnio tak zrobiliśmy trochę samouczka, ale dużo się nie udało wydarzyć, nie udało zrobić, ale obiecuję, że w tym odcinku na pewno będzie dobrze. A, miałem przecież jedną postać wysłać na odpoczynek, ale jestem gamoń. Tylko czy to zużywa akcję? Nie jestem pewien, zobaczmy tu. Śpi. Zero akcji. No właśnie, jedną osobę mogłem dać do spania, a tego nie zrobiłem, jestem gamoń. Teraz mam coraz mniej akcji na nich wszystkich. I kurczę, po co ja im dawałem żarcie na koniec dnia, jak teraz... Może na początek też... No jest gorzej, jest gorzej. Dorzuć do ognia. Dobra, dodajmy trochę... Opa, dobra, dajmy tego. Zwiększmy ten ogień. Nawet sporo, mam nadzieję, że renegaci nie są w pobliżu, czekajcie. Zredukuj ogień. Aha, nie wiadomo gdzie jest, są renegaci, okej. No nic nie zrobimy, no tak naprawdę musimy... Jedyne co możemy to ich wysłać gdzieś. Jest dzień czy noc? No jakby spójrz w niebo. Okej, kogo możemy wysłać? Może tym razem Edwarda i tego gościa? No i trzeba by tutaj pójść, tak? No tu jest przeciętnie, widzę, więc nie jest źle. Dobra, wyślijmy ekspedycję. Weźmiemy sobie tego pana i weźmiemy sobie tego pana. Zaufanie mają dosyć spore do siebie, także jest nieźle. Wyślij. Tutaj jest niski ten. O, coraz więcej tego pociągu widzę. Szukajmy tutaj. O, jest płótno w końcu, nice. Jakiś złom znalazłem nawet. No, im bliżej mówiłem, że do pociągu, to będzie dobry pomysł pójść. Tutaj jest przeciętnie. O nie, jakaś akcja. Docieracie w pobliże torów. Rzeczywiście na niektórych podkładach kolejowych wyryte są oznaczenia, o których wcześniej rozmawialiście. Znajdujecie informacje o typie drewna i dacie wyrębu oraz nazwiska inspektorów. Czasem nawet wulgarne podpisy pracowników. Ostatnie daty wskazują na wyrąb na zachód od miejsca, w którym się znajdujecie. Ścinka nie musi jednak oznaczać miejsca, w którym drwale nocowali. Na pewno karczowali drewno z całej okolicy, a swoje chronienie mogli mieć nawet kilka wiorst dalej. Poszukajcie wcześniej informacji o wyrębie, szukajcie tylko informacji o warsztacie. On podejmuje decyzję. Aha, bo był pierwszy wybrany. Ale tam gdzie wyrąb, to w pobliżu powinien być warsztat. Niektórzy robotnicy ryli na podkładach odliczanie dni pracy albo obsceniczne znaki. Czyli kutasy rysowali, tak? Jednak jedna z notatek szczególnie przykuwa waszą uwagę. Ekipa drwali zostawiła oznakowanie jakiejś skrytki. Może musieli schować kontrabandę przed inspektorem wyrębu i planowali po nią wrócić przy okazji konserwacji trasy. Podkłady z tego odcinka były kładzione zaledwie kilka miesięcy. Więc jest szansa, że skarb jeszcze jest przy karczowisku. Warto dowiedzieć się o odwiedzić zachodni odstęp. Poszukajcie jeszcze informacji o warsztacie. Jest. Na jednym z podkładów wypalone oznaczenia kierunku i odległości. Musicie poszukać warsztatu o pół dnia marszu na północny wschód od waszego obecnego obozu. Świetnie. Jeśli chatka jest oddalona od torów, to może być, być może uszła u was renegatów. Zresztą sądzicie, że zbiry trzymają się raczej terenów na południe od wraku. A, okej, dobrze wiedzieć. Tutaj nie mam następnego klocka. Okej, sprawdźcie chatę drwali na północny wschód od obozu. Poszukajcie skarbu drwali w miejscu dawnego wyrębu na zachód od obozu. Okej, tu gdzieś... Tu jest wyrąb. Tu można wyrębywać. Dobra, co możemy ten... Aha, bo tu mamy nieznane zasoby. Przeszukajmy to miejsce. Co to jest? Olej do lampy! O kurczę, złom... Szmaty, płótna i gliwie, bier to wszystko. Super. Pytanie, czy drugi raz na przykład zrobić tą akcję, czy sobie tu odpuścić. Tu jest ryzykownie. Przejdę tutaj z powrotem, jeszcze tu zrobię przeszukanie. No niewiele tym razem się... O, tu nie ma nic. No bo tu już chyba... No tak, tutaj robiłem. Ale można tutaj podejść i tutaj jeszcze przeszukać. Zawsze coś, nie? Weź wszystko. Nie mamy zbyt dużo jedzenia, niestety. I to jest problem. Kora, grzyby.
Mogę podejść... Aha, mogę sobie chodzić, tak? Nie ma to problemu z tym. Szyszki, kamienie, jagody. Sprawdź tu. Bo problem jest z jedzeniem straszny. Okej, akcja poszła w dół. O nie! Wszystkie drogi prowadzą donikąd. Mroźna mgła i towarzyszące jej halo. Z pewnością spektakularne. Ale wolelibyście je podziwiać z bezpiecznego obozu, a nie ze środka lasu. Śnieg przykrył większość znanych wam punktów orientacyjnych i oblodzenie sprawia, że rzadko zostawiacie wyraźne ślady. To idealna receptura na zabłądzenie. Kiedy kolejny raz mijacie charakterystyczną zaspę, jasne staje się, że błądzenie po macku to strata czasu i sił. Trzeba znaleźć osłonięte miejsce, przeczekać mgłę, a może i całą noc. Serio? Aha, że jak wyrezerwowałem akcję, ale jestem tuż obok obozu. Myślałem, że to działa tylko jak jestem odsunięty od obozu. Nazbierajcie trochę chrustu i zróbcie prowizoryczne ognisko. Lepiej nie rzucać się w oczy, nie tracić sił. Nie no, prowizoryczne ognisko, nie przetrwacie nocy. Opłaciło się nazbierać chrustu. Skromne ognisko przyjemnie grzeje, a przy okazji daje nadzieję, że zobaczy was ktoś z obozu i przyjdzie z pomocą. A jeśli w okolicy naprawdę kręcą się renegaci, cóż, macie nadzieję, że mgła pokonała ich tak samo jak was. Kontynuuj. O kurde, nie mogę wrócić, ale jazda. No dobra, w każdym razie ten wyrąb drzew jest tutaj, więc całkiem ten, okej, czyli nie możemy wrócić do obozu. A czekaj, czy możemy wysłać ekspedycję po nich? Tego gra nie tłumaczyła. Nie jestem w stanie też im chyba nic dać za specjalnie. Nie mogę im dać jedzenia, ani nic, trochę jest irytujące. Zastanawiam się, czy mogę wysłać ekspedycję po nich. Bo tam było, że może ktoś z obozu was zobaczy. Zimowa knieja to ponure miejsce, zwłaszcza jeśli nie pozyska... Co to w ogóle ma być? Jeśli nie pozyska się przychylności leśnych duchów. Nie spodziewasz się, by twoi towarzysze ci uwierzyli, ale przemierzając Syberię z pietą, wielokrotnie widziałaś działanie sił nadprzyrodzonych i wiesz, że z borowymi lichami i wiłami nie ma żartów. Częstokroć przyjmują najmniej spodziewaną postać i wystawiają wędrowców na próby. Z rządzeniem losu natrafiasz na sporą grzybnię kołpaczków. To jadalne grzyby, ale nieodpowiednio przyrządzone będą miały pewne skutki uboczne. Pamiętasz, jak Karina Ignatiewa, najstarsza prowadnica pociągu... Prowadnica? Prowadnice to nie są jakieś kurwa tory, które zmieniają kierunek, tak? Nieważne. Najstarsza prowadnica pociągu ostrzega, że pierwsze znalezisko w lesie zawsze należy się borowemu. Złóż grzybki w ofierze, grzyby są darem lasu, niestosownie byłoby je zostawiać. Dobra, jak jest przesądna, to złóż ten grzybki w ofierze, trudno. Usypałaś mały kopczyk, umieściłaś zerwaną grzybnię na szczycie. Za jakiś czas tu wrócisz. Jeśli danina zniknie, to znaczy, że borowy jest zadowolony. Jeśli jednak grzybnia się rozrośnie mimo przeprosin, to znaczy, że duchy lasu ofiarują ją tobie. O, okej. Kontynuuj. Ale czy to oznacza, że nie mogę jakby ich znaleźć? Może muszę zrobić przeszukanie. Okej, okay, oni się po prostu nie mogą znaleźć. No trochę głupie, no ale okej. Okay. No w końcu, wiecie, wysłałem kogoś po nich, nie? Okej, okay, no to słabo wyszło ogólnie. Ogólnie bardzo słabo wyszło. No ale cóż, dobra, ten jest zmęczony, zmarznięty, pragnie mu się... Śmiertelny głos, skręcona kostka. No właśnie on z tą kostką ma. Hipotermia, ta postać umiera z zimna, jeśli jej nie ogrzejesz w nocy, zauważalnie spadnie jej zdrowie. Okej. Okay. Czyli tak, wódeczka dla niej. Na razie nie mam... Nie mam co. Od razu cieplej. Jagody sobie zjedzcie po jednej. Dajmy im wodę. Grzyby. Trujące grzyby, trujące grzyby. Świetnie. Aha, tu są na dole takie paski stanu, ja już to rozumiem. Są na dole paski takie zielone, bardzo przy krawędzi ekranu. I one oznaczają, ile jest to jeszcze przydatne. Okej, okay, on ma większy głód, więc damy mu tego jeszcze jednego grzyba. I chyba go ustawię przy ognisku. Niech on mi pofiltruje wodę. Aha.
Okej, okay. A ją, mam nadzieję, że jak tutaj dam jej odpocząć, śpi, zapomnij o trudnych na moment. No ale pytanie, jak z tą hipotermią? Bo tutaj było to jakieś ciepłe posłanie. Ciepły kąt z dala od obozowego zgiełku. Odblokowuje akcję, zbieraj siły, opcjonalne narzędzie. No dobra, ale nie mówi nam nic więcej, dobra. Aha, i tu mamy te zadania. Możemy sobie tak zrobić, tylko pytanie, ile dni mamy na nie, bo nie widzę teraz. Damy jej akcję, śpi. Proszę bardzo, odpocznij. I ona sobie tu śpi. Czy da się tu aha, tylko jedną osobę mogę tu umieścić. No właśnie, może jak to rozbuduję, to będzie można więcej. Dobra, ona sobie śpi, on czuwa przy ognisku, jest w miarę ciepło. Mam nadzieję, że dobrze pójdzie. No okej, okay, sprawdźmy sobie w takim razie noc, skoro nie mamy w ogóle dwóch członków ekipy, jedna członkini śpi, to co będzie się działo w nocy? Czy w ogóle będą jakieś rozmowy? Czy on będzie sam? A nie, on siedzi razem z nią. Nie ma ser Edwarda, co się stało? Czy zapowiadał, że będzie polował do późna? Nie, w każdym razie mnie się nie zwierzał. Sądzę, że albo coś go wreszcie zżarło, albo poszedł negocjować z tymi bandytami i przeszacował urok swojego wąsa. Na pewno by nas nie zostawił. Dokładnie tego się poniósł. Nie, no na pewno by nas nie zostawił. A jeśli poszedł negocjować z bandytami, to może go uwięzili. Może, ale to nie nasze zmartwienie. Ot, myślał, że do Rosjan można mówić jak do tułulców w dzikich krajach. Przeliczył się biedaczek. Akurat jeśli ktoś miałby pertraktować z tymi barbarzyńcami, to tylko on. Do tego potrzeba doświadczenia, poszukiwacza przygód i dystansu. A, i nagle wzrosło uznanie dla niego. No to nie ma co się martwić. Jutro wróci, jako wódz renegatów. Zupełnie jak w przygotowej opowieści Fenimora, Coopera i Mainridera. Przydałoby się nam trochę optymizmu i wiary, że nasza opowieść zakończy się pozytywnie. Morale wzrosło. A właśnie, zabrał dziennik. Może sprawdzimy, czy nie jest brytyjskim szpiegiem. Przestańcie, to zupełnie niedorzeczne. Zauważyliście? Dawno nie rozmawialiśmy o polityce. Bez złośliwości. Wadima nie ma, ale to nie powód, by z niego drwić. Aj, przyjaźń. Każda okazja jest do tego dobra. Jego agitacje działają mi na nerwy. Mi również, ale to wartościowy sojusznik. Chciałbym powiedzieć jedno i drugie naraz. Ale to wartościowy sojusznik. Cóż, oby wrócił nad ranem. Nie można mu odmówić umiejętności zapału do pracy. Wadim lepszy, agitujący i żywy niż milczący i martwy. O, nawet uznanie wzrosło. I przyjaźń do niej. I uznanie spadło. I do tego też. A nie, zaufanie spadło, ale uznanie wzrosło. No, zaczynam widzieć, co tutaj. Zaufanie spadło, bo nie wrócili, ale uznanie wzrosło, no bo robią coś dobrego. No takie. I dzień piąty nastał. Podsumowanie ekspedycji. Ekspedycja szczęśliwa wróciła do obozu, tyle udało się nie nazbierać. Czyli nie da się przeprowadzić naszej ekspedycji. Ło, jaki zmęczony chłop. Omdlenie. Nieprzytomna postać, nie wykonuje żadnych akcji. Możesz ją odwrócić akcją opieki albo zaspokajając krytyczne potrzeby. Śmiertelny głód, pewnie o to chodzi. Głodna, przynajmniej ta nie jest zmęczona. Dużo osób tu jest zmęczonych. Okej, okay, ona i on mogliby pójść na... w takim razie na akcję. No tak, no bo oni sobie przeobozowali. Sir Edward. To myślicie, że jak go nakarmię czymś? To mu się poprawi, polepszy? Racja moja historia, ale nie da się tutaj dać jakiejś... tą opiekę zapewnić da się jakoś? Bratanie się, grzewane jedzenie. Nie mogę przy ognisku tą opiekę odpalić. Nie jestem pewien. To po prostu do tego miejsca go trzeba wrzucić. Okej, okay, generalnie tu można by to zrobić, bo tutaj jest posłanie. Odblokowuje zebranie sił. No i go tutaj nie damy. Dobra, to niech będzie on. Właśnie, tak słabo, że nie możemy. Dobra, może najpierw ekspedycję zróbmy i wyślijmy ich na ekspedycję. Tym razem oczywiście wyślemy jego i ją. No tutaj ten, ale może właśnie to zaufanie i uznanie im wzrośnie. A czekajcie, ty, bo chwila, no przecież mam ten warsztat. Może udałoby się coś zrobić w końcu w tym warsztacie. Jakieś narzędzia. Jakąś łopatę, albo młotek, albo nóż.
ostre. Mhm. Mam złom i kości. Konstrukcja ostre 3. Potrzebuję 2. Okej, patyki mam, sznurek mam. Jeszcze tylko gostka. I twórz! Będę miał nóż. To nieźle. Całkiem nieźle. Mogę jeszcze zrobić jeden nóż. Czemu nie? Młotek. Kurde. No, teraz już nurka nie mam, ale fajnie, że w końcu coś da się robić. Przeróbka tkanin. Proszę bardzo, mamy albo nasz matę, albo nasz nurek, albo linę. A, tylko to, co tak tworzę, ale to każde jakieś stworzenie to jest, u niego to jest jedna akcja odebrana. Na razie tyle zostawmy. Chciałbym wysłać teraz ekspedycję. Do tego zrębu w takim razie wyślemy ekspedycję tego gostka i tej paniusi. Jemu damy nóż. Jak tutaj mam pakunek? A tak, przecież tutaj mam te rzeczy. Jest nóż. I do lampy. Dawaj jemu nóż. Czy jej? A, bo to jest jako chyba... Nie jest to miejsce zajmujące w ekwipunku, tylko pakunek to jest co innego. Chyba, że nie. Zobaczymy zaraz. W każdym razie wyślimy. Wyślimy ich na razie tu. Wyślemy ich tu. O, niezbadana strefa, poziom ryzyka. Aha, tylko ja sobie kurwa tak idę i tracę punkty, nie? Akcji. No i wszystko. To jest to miejsce zrębu. Renegaci są blisko. Bruzdy po ciągniętych pniach utwierdzają was w przekonaniu, że natrafiliście na miejsce ostatniej wycinki. Jeśli zapis na kolejowym podkładzie był prawdziwy, we mchu pomiędzy dwiema młodymi sosnami powinna być skrytka robotników, którzy w pośpiechu musieli coś zataić przed inspektorem. Krzywe sosny odnajdujecie od razu, tylko jest problem, zalega tu sporo śniegu, a ziemia jest bardzo zmrożona. Spróbujmy kopać rękami. Przeklinacie zimę, Syberię, drwali i samych siebie. Grzebanie w tej chałdzie śniegu, oszronionego mchu i zamarzniętej na kamień ziemi to tępota. Czy w skrytce na pewno może być coś tak cennego, by sobie zjerać paznokcie? Szkoda zachodu. Może wrócimy tu z łopatą, słuchajcie. To głupota. Nie ma gwarancji, że faktycznie chodzi o to miejsce, ani że drwale nie zabrali swojego skarbu. Zamiast odmrażać sobie ręce, wolicie zabrać z oszronionego mchu kilka jagód i na tym poprzestajecie. Okej. Okay. Aha, ale co, jakby... A, fajnie, wywaliło tą misję. Kurczę, ale to jest irytujące. Znaczy, myślałem, że po prostu w takim wypadku gra stwierdzi, no okej, okay, jakby nie udało ci się, ale możesz tu wrócić z łopatą, a nie, że zrezygnowałem i do widzenia. Okej, okay, teraz jak ja zrobię tą akcję, to przeszukanie, to stracę wszystko i ten... Także wracamy. Niewiele żeśmy zrobili. I jeszcze spieprzyliśmy misję. Znaczy spieprzyliśmy. No, trzeba było wziąć łopatę. Dobra, no jesteśmy w obozowisku. No, niewiele się to zdało. Na bardzo niewiele. Dobra, czy możemy spróbować rozbudować to o to? Nie, bo potrzebujemy gliny, której totalnie nie mamy i nie wiem skąd ją zdobyć. A tu mamy materiały. Dobra. A jeżeli tak, to możemy spróbować tutaj zrobić drewno i materiał. Mamy płótno. To ma bardzo dużo materiału. Aha, ale tak, dwa będę musiał tego wykorzystać. A tego 5, tak? Mhm, na tej zasadzie. Dobra, to zróbmy tak, trudno. Robimy solidną rzecz, tak? Tutaj mamy, no, mamy te patyki. Bez znaczenia w sumie. Ale nie, czekajcie, tutaj mi coś nie... To miało być, o właśnie. I kogo sobie damy? Tutaj tego sobie damy. Możemy sobie dać tak. Funkcjonalnie narzędzie... Nóż. Nie no, chyba średnio nam się to przyda, chociaż... A ciekawy jestem, czy... Po prostu pewnie stracę ten zasób, nie? Ale no nie wiem, zobaczymy. Ulepsz. Zobaczymy, co się wydarzy. Okej, jakość jest naprawdę spora. Nóż odzyskaliśmy, także nie jest źle. Okej, akcja tutaj jest zbieraj siły, wypocznij i odzyskaj siły. Myślę, że tego kolegę naszego Edwarda możemy tam dać, tylko musimy go też najpierw dać mu jeszcze coś do piciu.
dać mu coś do jedzenia. Kto jeszcze bardzo cierpi z głodu? Ty cierpisz z głodu. Ogólnie jadła mamy jajko. O! Damy jajko jemu. Mamy sporo jagód. Więc przynajmniej tyle. Pragnienie. Okej, możemy dać jeszcze jej wody. I jemu chyba musimy dać wody, bo on ma większe pragnienie. Dobra. Dorzućmy coś do ognia. I teraz tak. Mamy jeszcze... Ten ma jedną akcję, ale on śpi. No dobra, to zróbmy tak. Zbieraj siły. Czy ja mogę go tutaj przenieść? Mogę go tu przenieść, okej. Lecz. Świetnie. A, to działa tak... O, tylko zużywa jedną akcję, ale możemy tam wrzucić osobę, która jest zależny. Każdego dnia, gdy postać wykonuje akcję danego typu, jako pierwsza spada jej morale. O kurde, serio? A tutaj dalej śpi. Okej, czyli tam po prostu może tylko sobie zebrać siły, ale to jest jako akcje liczone. No dobra, ciekawe. Ona spała. Kto by mógł się przespać? Ktoś, kto jest zmęczony. No w sumie ten mógłby w końcu tutaj też się położyć. Niech sobie odpoczywa. No, a my zasadniczo zakończymy dzień. W końcu noc, będzie można pogadać o czymś. A ten dalej śpi, Boże, jaki biedny. Mam nadzieję, że jutro już wyzdrowieje. Człowiek wielu talentów, czekamy na patron, co myślimy o kolei. Dawaj. Droga Mario, słyszałem nieco o twoim trudnym losie. Nie rozumiem, dlaczego nie próbowałaś włączyć się w ruch związkowy kolejarzy. Może pomogliby tobie i twojemu bratu. Jestem zbyt młoda, aby angażować się w politykę. Obawiałam się działać w tak patriarchalnym środowisku. O, szczerość, kurde, dawaj, szczerość. Obawiałam się działać publicznie w tak zdominowanym przez mężczyzn środowisku. Aha, polubił ją. Czy nie, tam chyba uznanie. Szkoda, naprawdę szkoda. Na pewno twoje talenty pomogłyby zbudować prawdziwie rewolucyjny ruch związkowy. Może jeszcze będziesz miał okazję wkroczyć do polityki. Nie wiem, czy to komplement, czy wręcz przeciwnie, ale aha, że jakby te związki zawodowe to od razu polityka, tak? W Nowej Rosji każdy może być kowalem swojego losu. Haha, dobrze sobie radzisz z dyplomacją. Już widzę, że dobrze sobie radzisz z dyplomacją. Nie chcę, żeby on po prostu był zbyt nachalny tymi swoimi frazesami. Nim zaplanujemy razem przejęcie władzy nad światem, martwmy się, jak powiadomimy o naszym losie następny pociąg. Rozpędzony tabor zatrzymuje się równie trudno jak wasze przemowy, Wadimie. No w sumie tak. Katastrofa, że dyscyplina Dmitra, czekamy na potrył, przenieśmy się do wraku pociągu. Wrak może niekoniecznie. Sen Marii, dajmy to. Dziś śnił mi się Pieta. Wiem, że on żyje i wciąż ukrywa się w pociągu. Mówił do ciebie we śnie. Nie chcę zabrzmieć drwiąco, ale takie rzeczy się zdarzają? Ja po prostu wiem, że on żyje. Nie czuję, nie przepuszczam, nie wierzę, tylko wiem. Poszukiwanie Pietruszy. No, kolejne zadanie nam odpaliło. Pietrusza jest w drobnej postury. Może się schować wszędzie. Umie schodzić z oczu ludziom, jeśli trzeba. W wagonie sypialnym miał wiele kryjówek. Obiecajcie mi, że po niego pójdziemy. Jeśli żyje... Obiecajcie, ja nikogo z waszej grupy nie zostawiłabym na pastwę losu, przysięgam. A ten śpi. Podsumowanie dnia. No, morale całkiem nieźle. Tylko czemu on cały czas śpi? Może by wstał? Nowy dzień i w ogóle. Ojej, a ten też padł. Czemu on padł? No serio? Czy muszę zgasić jakieś tam jedno z tych ich pragnień?
Śmiertelny głód, zmęczenie, zmarznięcie, duże pragnienie, omdlenie. Nieprzytomna postać nie wykonuje żadnych akcji. Możesz ją ocucić akcją opieki albo zapokojąc krytyczne potrzeby. No ale która jest krytyczna? Jezu, jak mu zdrowie spadło. Shit. Czyli co, napchać go jagodami? Nie, jak tą akcję opieki w ogóle zrobić? Wiecie, prawy przycisk w ogóle nic nie robi, nie? Spedycja. Pogodnie jest. Usta mi popękały. No faktycznie, to jest straszny problem. Zastanawiam się, jak... Co z tą opieką? Bratanie się. Poprawienie relacji dwóch postaci i podniesienie ich morale. Okej, rozbuduj. Grill siedziska. Czy możemy tu coś zrobić? Można by przetworzyć i na przykład... Aha, Ligiwia mamy mało. No trzeba by znowu wysłać ekspedycję w pierwszej kolejności. Tylko trochę mnie to martwi, że oni tak tutaj leżą i... nic z tego nie wynika. Może jakby, nie wiem, tych jagód jednemu dać. Może tego obudzimy na razie. Ale ten jego śmiertelny głód. Okej, trochę mu spadło. Jadło robaki. Żryj. Ten chyba coś dostał. Halucynacje ma. Nice. Postać z halucynacjami ma dużą szansę na niepowodzenie każdej akcji, ale w zamian zwiększa swoje morale. A morale ma żadne, bo jest nieprzytomny. Dobra, no to nic. Wyślemy te dwie postacie na ekspedycję. Tu jest zwierzyna. O, może spróbujemy ją upolować. Damy tutaj jednemu nóż. A niech dwójka ma nóż. Co tam? Wyślij. Wyślemy tu. I zobaczymy, co teraz będzie. Minęło już trochę czasu od katastrofy i wagon klasy płackartnej, do którego docieracie, jest cały zasypany śniegiem. Ta część pociągu bardzo ucierpiała. W trakcie napadu do renegaci wysadzili poprzedzające ją przęsło. Kruszetka się wykoleiła, napierające z tyłu wagony przełamały ją w pół. Pasażerowie podróżujący w środku nie mieli szansy przeżycia. A to jest w poszukiwaniu Pietruszy, no spoko. Maria jednak wie, że Pietruszka nie jechał kuszetką. Ma inny plan. Z obu stron wagonu znajdowały się pomieszczenia bagażowe, w których jej brat znał różne skrytki. Jeśli przeżył katastrofę, mógł zostawić tam dla niej jakąś wiadomość. Przeszukajcie zatem wskazane miejsca. Przeszukujecie. Oczywiście wszelkie cenne rzeczy już dawno zostały splądrowane przez renegatów. Jednak mimo to udaje wam się znaleźć przeoczony komplet ciepłych ubrań i kilka przydatnych drobiazgów. Wiadomości niestety nie ma. Narażona, niezrażona Maria chwyta kawałek węgla z nasypu, kreśli nim kilka dziwacznych znaków. To szyfr, jaki wypracowała z braciszkiem, aby swobodnie rozmawiać pomimo obecności pasażerów i reszty obsługi kolei. Nawet jeśli renegaci na niego natrafią, to i tak niczego nie zrozumieją. To wszystko, co możecie zrobić w tej chwili. Okej, okay, ale mamy węgiel, czarne złoto, bardzo wysoki opał, trochę złomu, fasoli i ubranie lepszej jakości. Bier, zakończ. Ale tu jest też dzika zwierzyna właśnie i tak... Ja to bym chciał tak, wiecie, z tą dziką zwierzyną jeszcze poszaleć. Okej, okay, grzybki. Sporo rzeczy, tylko nie mamy jedzenia zbytnio. No i nóż tutaj też występuje niestety. Dobra, zakończ. Spróbujmy zrobić tak. Jest! Akcja ze zwierzyną. No nie wiedziałem, że poszukiwanie Pietrusza akurat będzie na tym samym klocku. Milczący, przysypany śniegiem las zamiast zupełnej ciszy. Dobra, to już mieliśmy. Spróbujcie ją wytropić. Szukanie jelenia. Dupy z was niemyśliwi. Świetnie. Nie wytropiliśmy. Świetnie. Tam nie podejdziemy już. No, podejdźmy tu. Przeszukajmy trochę, coś zdobędziemy rzeczy. Weźmy wszystko. Z jakimiś szyszkami, które są nam niepotrzebne.
Ale w ogóle ubranie możemy komuś dać. Możemy jej dać ubranie. Ale chyba nie w tym momencie. No trudno, zakończ. Mamy jeszcze jedną akcję. Podejdźmy tu. O, 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 tu jest jeszcze. Tylko czy my wrócimy? Okej, teraz poszła jedna akcja w dół. Ledwo wyszliście na trochę bardziej otwarty teren, a tu nagle z pobliskiej kępy trawy zrywa się zając. Próbujcie go chwytać, rzucić kamieniem, rzucić w niego nożem. Sami w to nie wierzycie. Rzut sięgnął celu i zwierzę padło martwe, oj, będzie z niego dobry pasztet. Jak cudownie. Okej, mamy QI-ka. Wypieprzmy to. Aha, tak to trzeba kliknąć. I proszę bardzo, mamy. Zakończ. Teraz tylko chciałbym wrócić do obozu. To było dobre polowanie. Wracamy. Teraz tak. Jak mogę przyrządzić tego królika? Możemy zrobić grillowane jedzenie. Upiecz zwierzynę. No właśnie. Potrzebujemy zwierzynę. To mamy jeden? Czy ile tego tam jest? Jeden. Okej. I musimy tutaj kogoś dać. Dajmy ją. No i tak nikogo więcej nie możemy dać, więc niewystarczająca liczba... O nie, musimy mieć drugą osobę jeszcze. Ale nie możemy mieć drugiej osoby, o nie. Kurczę, tylko co z tym zbieraniem sił, że ten gość nie wstał tak naprawdę? Tego nie rozumiem. Chciałbym, żeby ten Sir Edward wstał jednak. Zbieraj siły. Wcale nie wstał. Nie wiem, co mu jeszcze mogę zrobić, żeby on wstał. Nie mam pojęcia. Mogę mu dać ubranie, żeby nie marzł. Może w nocy. Chociaż najbardziej marznie nam niestety ta pani. Oddawaj to ubranie. Oddawaj fartucha. Ty masz ubranko, żebyś nie marzła mi. Ja myślę, że jeżeli nie chcemy, żeby faktycznie marzli, to musimy tutaj zacząć dokładać jakiś szyszek albo czegoś, bo no słabo z tym ogniskiem po prostu jest. Wiem, że widoczność obozu się nam podnosi, ale oni po prostu tu kurwa zamarzają, wiecie? Wypalmy szyszki, bo... O Jezu, jak widoczność skoczyła nagle. Niech będzie kurde mocny ogień. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. No, mam nadzieję, że teraz się ogrzeją wszyscy. Dobra, królika nie zrobimy. Możemy za to ją poprosić o sfiltrowanie wody. O, ma to ubranko na sobie, dobrze. Okej, więc mamy wodę. Tak, to potrzebuje wody. Okej, mamy tylko trzy, więc damy temu, tak żeby im poobniżać i temu. Woda, gasi pragnienie, jak miło. Dobra, ona jest super głodna. Jadło, warzywo, fasola, bier fasolę, jedz. I kto jeszcze jest mega głodny? On jest tam mega głodny, to zjedz fasolę. Tutaj też jest nieźle, grzybek ten, dajmy jemu. Żeby nie był taki głodny. Temu dajmy to. Jej damy to. No i tak naprawdę dużo już nie mamy. No są tylko psychodeliczne grzyby albo trujące grzyby. Ciekawe, czy z tych trujących da się coś zrobić. Jest w ogóle funkcja grzyba grzyb. Nie wiem, dlaczego to na razie jest. Ale nic więcej nie zrobimy. No możemy jemu jakieś haluny dać, ale... Tak, będzie miał haluny. Dobra, no tyle chyba. Jaki mamy czas? Dobra, spróbujmy tak, jedną noc zrobimy. Jeszcze. I zakończymy wtedy. O, mamy. Gdzie właściwie jesteśmy? Czekamy na patrol. A co to jest to? Czekamy na patrol. Zastanówmy się na spokojnie. Pociąg nie dojechał do kolejnej stacji, tak? Pracownicy kolei na pewno się na nas spodziewają i muszą wysłać patrol. No to jest kolej transsyberyjska, to tam między stacjami to kawał jest. I co z tego? To z tego, że przecież nas tu znajdą. Odsiecz może być lada chwila. Musimy dać im jakiś znak, sygnał. Wiecie, help will come tomorrow, tak? Nadejdzie jutro. Przecież musimy się ukrywać. To prawda.
Oszalałaś? Przecież to mówi do niego, do Dmitrija. Przecież musimy się ukrywać przed renegatami. Może jeszcze damy im jakieś dymne znaki wskazujące na obóz. Chyba się dialogi pozmieniały. Nie tym tonem. Chodzi mi o to, że możecie wyjść na wschodnie tory i wypatrywać sokistów. Nie polubili się. My możemy, a ty? Ktoś musi strzec z obozu. To nie głupie. Dobra, przestańmy się kłócić z nim. To bzdura, ale to no cóż. Okej, no dobrze, to nawet nie głupie, ale pamiętaj, że jesteśmy w środku Krugobajkałki. Następna stacja to dziura zabita dechami. Nie spodziewaj się odsieczy wojskowego oddziału. Przyjedzie najwyżej kilku dziadków, którzy już dawno powinni być na emeryturze. Ani kroku nazad, to do bolszewików, tak? Wyklęty lud ziemi, dyscyplina Dmitrija. Wiem, że mogła wam przyjść do głowy myśl o opuszczeniu obozu, ale musicie wiedzieć. Nasze szanse na przetrwanie rosną, gdy jesteśmy w grupie. Ucieczka to wydanie wyroku nie tylko na siebie, ale i na resztę. Brzmi pan jak prawdziwy żandarm. Może i tak, ale co w tym złego? Teraz próbuję znaleźć sposób na dobrą organizację obozu. To zrozumiałe, ale proszę nie traktować nas jak dezerterów. Nie ma nic śmiesznego w rozprężaniu dyscypliny. To pierwszy krok do defetyzmu i paniki. Im szybciej to zrozumiemy, tym większą szansę mamy na przetrwanie. Pan naprawdę był żandarmem, oficerem jak mniemam. Kapitanem żandarmii w korpusie specjalnym 11 Armii. A teraz w Piotrogrodzie uczestniczyliście w puczu czy broniliście rewolucji? Porozmawiamy o tym przy innej okazji. Teraz musimy się skupić na przetrwaniu. Czy tego chcecie, czy nie, zamierzam wyciągnąć nas z tego nieszczęścia. Okej, no tamtym statystyki jakby w ogóle się nie zmieniają, bo są nieprzytomni. Tylko, kurczę, no myślałem, że robię coś jednak, żeby oprzytomnieli. A tutaj widzę, na razie jest kupa. Dzień 7 już. Ognisko znajduje się pod śniegiem. O, shit. Czemu oni cały czas śpią? Co ja mam im zrobić, żeby oni wstali? Nie rozumiem tego totalnie. Dobra, słuchajcie, myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zakończyć odcinek. Posłucham ewentualnie waszych rad, bo totalnie nie rozumiem. Ja umiem czytać. Odmrożona ręka. Jeśli szybko nie załagodzicie odmrożonej ręki, opanuje ją martwica. Świetnie. Ale gość omdlał jeden i drugi i nie wstają jeden od dwóch dni, drugi od trzech dni. Próbuje zaspokajać ich potrzeby, ale to totalnie nic nie daje. Oni są codziennie coraz bardziej głodni i im zimno i tak dalej. Ale to nic, kurczę, nie daje tak naprawdę. Ten na halunach na wszystkim, Boże Święty. Ta też ma odmrożoną rękę, przecież miałaś ciepłą kurtkę. Co za pinda. Dobra, słuchajcie, tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Bye, bye.